Jak pewnie pamiętacie, tydzień temu szukaliśmy ubezpieczenia dla naszego futraczka. Dzięki darmowej porównywarce insury.pl udało się to zrobić błyskawicznie i skutecznie. Dziś chcieliśmy pozdrowić wszystkich zmotoryzowanych fanów czy widzów futraka. Niejednokrotnie mijamy Was na trasie, komunikujemy się na różne sposoby. Raczej serdecznie nas pozdrawiacie, to tak. Raczej miłe sytuacje. Bardzo miłe. No i dla Was mamy informacje. Sprawdźcie ofertę naszego partnera. A więc lub na stronie, lub w aplikacji insury.pl. Możecie też znaleźć link w opisie tego filmu. Wystarczy wypełnić krótki formularz, a porównywarka insury dobierze dla Was dogodną ofertę. A teraz chcieliśmy Was serdecznie zaprosić na odcinek z Patrykiem Klimalą, który mam wrażenie przeszedł taką delikatną przemianę mentalną, jeżeli chodzi o podejście do piłki nożnej i u którego dużo się ostatnio działo. Ale odwaga w mówieniu tego, co myśli mu została. Nie gryzie się w język. I to gwarantuje bardzo ciekawą rozmowę. Globetrotter, obieży świat, Glasgow, Nowy Jork, Berszewa. Tu proszę, z Patrykiem Klimalą spotykamy się w podkrakowskiej Rącznej. Chyba dawno nie byłeś na tak długo w Polsce i czy robisz za przewodnika po mieście wśród chłopaków? Witam serdecznie. Generalnie no, dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy mam możliwość tutaj gdzieś ich zabrać, ale myślę, że tutaj Turgeman będzie tym naszym wodzirejem, bo on tutaj... Zna dobrze okolice. W Kazimierzach tutaj gdzieś słyszałem, że pobalował sobie troszeczkę. Zobaczymy, nie? Fajnie się zobaczyć. Zobaczymy, co... Byłeś w odcinku online'owym w czasie pandemii jeszcze. Tak. Mówiliśmy wtedy o klubach warszawskich, nie krakowskich. Tak, mapa być, ale ty się tak podobno zmieniłeś. Ciebie już życie nocne nie interesuje za bardzo. No nie interesuje mnie. To znaczy tak. Może i mnie interesuje, tylko że nie mogę. No tak. Mam teraz synka 6-miesięcznego. Mam żonę, jestem po ślubie. Może nie tyle, że gdzieś tam zmądrzałem, że gdzieś wydoroślałem, tylko bardziej zrozumiałem, że tak nie można. No bo lubić, no lubię, nie? Zawsze lubiłem, zawsze będę lubił wyjść ze znajomymi, potańczyć, pośmiać się. No tak samo jak ja, tak samo i wy pewnie lubicie to, tak jak wszyscy dookoła w naszych tutaj kręgach. No ale gdzieś wiem, już jestem na tyle świadomy, że wiem, kiedy mogę, kiedy nie mogę i to jest ta różnica, że wcześniej wiedziałem, a teraz... Żartowałeś, jak przyszedłeś do New York Red Bulls, że bezpieczniej mieszkać na przedmieściach, tak? Niż w centrum miasta, zwłaszcza takiego. Nie no, tam się dzieje, nie? Tam się dzieje, wiesz, jeżeli ja bym był w wieku warszawskim w Nowym Jorku, to mogliby mnie tam nie znaleźć, nie? Tam się dzieje od poniedziałku do niedzieli, nie? Każdy dzień tygodnia, cokolwiek byś nie chciał robić, jakiekolwiek nie jesteś... rasy, jakiekolwiek nie jesteś, wyznania religijnego, tam znajdziesz wszystko. Nie? Miasto, które nigdy nie zasypia, tak się mówi. Ja byłem od... To jest chyba prawda. Tak, no dokładnie. Nie? Ja tam byłem o 3 rano pierwszy raz na mieście z żoną i no działo się, nie? Naprawdę działo się. Tańce jakieś, wieś, śpiewy, te wszystko tam jest. Nie? Wszystko. A właśnie to nowojorskie doświadczenie jak na ciebie wpłynęło jako i na piłkarza, i na człowieka? No bo my ostatni razem, jak rozmawialiśmy, to ty byłeś piłkarzem Celticu Glasgow, a dziś no to doświadczenie amerykańskie chyba wpłynęło na ciebie w wielu aspektach. Tak, wpłynęło na mnie na pewno pod takim względem, że zrozumiałem, że Ameryka nie jest dla mnie. Ja muszę być pod prądem cały czas, muszę grać o coś, o stawkę, nawet jak gram o spadek, to muszę grać o coś. Muszę mieć trenera, który jest ze mną szczery, który jak wyglądam fatalnie, tak jak wyglądałem w ostatnim sezonie, to mówi mi, że wyglądam fatalnie. A mówił ci, że wyglądasz dobrze? Klepanie po plecach. A mówi mi, że jestem top. Mhm. I nawet tak było, teraz żebym sobie nie przekręcił, to była 3 kolejki przed końcem, zerwałem więzadła w kostce zerwałem więzadła. No i nie mogli mnie naprawić w Nowym Jorku. No i stwierdziłem, że dobra, no to lecę do Polski. Pozwolili mi tam po jakichś tam perturbacjach polecieć do Polski. Wyleczyłem się tutaj, no i dostawałem milion telefonów, wiesz, że przyjedź, to wszystko będzie dobrze, jesteś w top formie i tak dalej. No i chyba z 14 meczów bramki nie strzeliłem, nie? Więc no i z czasem ja wiedziałem, że wyglądam bardzo źle. Tam chyba 5 bramek strzeliłem, czy 6 bramek tam z jakimś pucharem. No i to nie są statystyki. Ale powiedziałeś coś takiego, że lubisz być pod prądem i chcesz grać o coś. Czyli rozumiem, że ty jesteś w ogóle niestworzony do tego amerykańskiego systemu, tak? To jest rozleniwiające, bo nie masz tej presji. Oni też mają inne podejście chyba, nie? Klepią po pleckach, właśnie, dobra, zagra. Jest rozleniwienie...
Rozleniwienie w takim sensie, że no przegrywasz mecz, nie? Przegrywasz na przykład derby, przychodzisz do szatni, no i jest tekst typu: dobra panowie, to jest już za nami, patrzymy, co się dzieje przed nami i wiesz. No nie ja ma tak wkurzenia. Się, nie ma wkurzenia, no wiesz. No ja miałem trenerów, Ney Lennon, Michał Probierz, Czesław Michniewicz. Wiesz, no miałem naprawdę takich trenerów. No ale faktycznie, Michał Probierz, Ney Lennon, tam punkty wspólne byśmy znaleźli, prawda? Jeśli chodzi dużo, o podejście, tak? Tak, bardzo dużo, no bardzo dużo. Tak? mieli takie... Można przyklinać? Nie? Można, oczywiście. Takie spontaniczne wkurczenie mieli na tym samym poziomie, nie? Tylko że ten miał snusy cały czas buzi, ten ze Szkocji, a trener Probierz po prostu się grzał od razu, nie? No, mieli bardzo dużo takich wspólnych cech, wiesz, taki ton wypowiedzi, wiesz, że na przykład trener Czesław Michniewicz, z nim można było porozmawiać i on nie traktował cię tak z góry, nie? Teraz wiem, że trener Probierz też już tak nie robi, tak jak robił kiedyś. No ale ja też miałem wtedy tam chyba 17 czy 18 lat, jak ja byłem w jego drużynie, więc to też pewnie teraz wyglądałoby zupełnie inaczej. No ale z Lennonem nie było gadki, nie? Jak on mówił, to wszyscy milknęli, oprócz tam może Brauna, nie? No to on sobie tam mógł pozwolić na troszkę więcej. No ale tak wracając właśnie do tego, no to ja miałem trenerów no po prostu z jajami, nie? Że jak wracaliśmy do szatni i był remis albo przegrywaliśmy, no to tam była jazda w szatni, nie? Tam było po prostu jechanie po kolei, tam się nikt nie zastanawiał, czy trener ma rację, czy trener nie ma racji, tylko wszyscy przyjmowali do siebie i po prostu... I być może dla niektórych właśnie to jest lepsze, żeby właśnie przeżyć coś takiego, nie? Że jakaś, nie wiem, odbycie jakiejś kary, czy poczucie winy, że się po prostu coś schrzaniło. No ja wolę, na pewno jak przyjdziesz do mnie i powiesz mi: słuchaj, no wyglądasz naprawdę źle, nie? Wyglądasz źle, nie strzelasz mi bramki, wiesz, no masz, nie wiem, pół roku, żeby się ogarnąć, bo ci odpalimy, nie? Mhm. I no i też w Nowym Jorku uważam, że była taka sytuacja, nie? Że oni wiedzieli, że jeżeli nie zacznie im strzelać bramek, to po prostu dziś dojdziemy do takiego porozumienia, że sobie podziękujemy, nie? Tylko że mi nikt tego nie powiedział, że ja sam miałem świadomość tego, że ja już w pewnym momencie zadzwoniłem do Madziego, tam do Telicha i mówię: słuchajcie chłopaki, no kurwa, nie czuję tego, nie? Nie czuję tego tutaj, ani się nie spada, ani się nie awansuje. To przyjęcie tej porażki to jest takie naturalne u nich, że okej, przegraliśmy, no dobra, nie ma problemu, nie? Jutro też jest dzień. Jutro też jest dzień, wiesz, i tam nie spadasz, tam wiesz, no wejdziesz do tych playoffów, fajnie, nie wejdziesz, no nie fajnie, wiesz, no my uznawaliśmy, że wejście do playoffów to jest sukces, nie, który trzeba podtrzymać tam, bo oni parę lat byli już w tych playoffach, więc no my weszliśmy do playoffów i my byliśmy zadowoleni z tego, nie, tam i tam nie było jakiegoś głośnego gadania, że a może byśmy wygrali te playoffy, a może byśmy, nie wiem, tą ligę wygrali czy coś. I też nie na przykład, jeśli chodzi o taką motywację przedmeczową, że nie wiem, pompowanie się nawzajem. Przed meczem było okej. Okay. Przed meczem było okej, tak. Przed meczem gdzieś na tyle mieliśmy ambitnych, bo ogólnie zespół był super. W pierwszym sezonie w Nowym Jorku zespół był naprawdę top. Gdzieś później się to porozchodziło, tam chyba 7 zawodników odeszło, tych takich starszych. Zostali ci młodsi zaczęli grać i też młodsi przyszli. No i później, tak jak nawet trener do mnie z Nowego Jorku pisał z pretensjami za to, co powiedziałem w kanale sportowym, że on nie ufał młodym zawodnikom, że tak nie było, no to ja uważam, że tak było, nie? I uważam, że już to idzie bardzo w tym kierunku, że ja nie mogę powiedzieć już, co ja myślę, nie? Wiesz, że jeżeli ja powiem do mediów, że uważam, że trener Struber nie ufał zawodnikom, to on będzie do mnie pisał i mówił: słuchaj Patryk, no tak, tak nie tak, było, tak, nie? Że musi kontrolować przekaz, wiesz, tak, i no rozumiem, wiesz, że powiedziałem, że będę dostawał piłki prosto, że dostawałem piłki prostopadłe od bramkarza. Czy to było potrzebne, czy nie? No pewnie nie. No ale tak było, nie? Więc tak po prostu tak powiedziałem, tak jak było, tak powiedziałem, bo jeżeli ja w pierwszym sezonie jestem w stanie dostać 15 piłek w sezonie tym takim krótszym moim, co tam był, i zmarnować 8 sytuacji, strzelić 7 i strzelić tam 8 bramek łącznie, to wiem, że to jest moja wina, bo ja zmarnowałem tę sytuację. A w drugim sezonie, jeżeli ja nie mam sytuacji, bo grałem długie piły, ja się gdzieś tam przepycham, coś tam próbuję porobić, no to ja nie jestem do takiej gry, nie? To wiesz, to po prostu gdzieś chyba pomylili mój profil zawodnika w drugim sezonie i może powinniśmy sobie podziękować po tym pierwszym sezonie już, jak mieli takie plany na drugi. No i no gdzieś uważam, że te pretensje były kompletnie nieuzasadnione, nie? Te od trenera Strubera
po tym wywiadzie moim dla kanału sportowego. Nie? No, my się przyznamy bez bicia, że nie wstawaliśmy w nocy, żeby oglądać mecze MLS, a zastanawiam się, jak to wyglądało piłkarsko i jak się odnalazł w tej lidze w Nowym Jorku Lukinias, który był jednak gwiazdą u nas w Polsce w Ekstraklasie. Jak to wyglądało właśnie z twojej perspektywy w Stanach? No to chyba Luki się nie obrazi, nie? Jak powiem, że widać, jak się odnalazł. Nie? No on jest teraz, przynajmniej nie wiem jak teraz, bo teraz nie oglądałem, no ale on przychodzi, no i my wiemy, co on ma, nie? On ma podanie, on ma dribbling, on ma, nie wiem, czutkę taką boiskową, no jemu zabrać piłkę, no to odbierzesz mu, no to ci będę klaskał, wiesz, na boisku. No a on nagle presuje ze mną na boisku, nie? No i wiesz, no to gdzie on to pressingu jest, nie? No i wiesz, i on po prostu... ukrywasz pressingu, jak Jozue w Legii ukrywasz, tak. Raz, drugi, trzeci, czwarty, on ci spresuje. No i ma dętkę, nie? Aha. I wiesz, i ja miałem tak samo, wiesz, jakbyś zwrócił uwagę, jak my presowaliśmy w tym Nowym Jorku, to było morderstwo, nie? To fizycznie to było morderstwo, ja myślę, że około 40 sprintów robiłem na mecz. Red Bull jest znany z presowania ogólnie, jako tak, projekt całościowo. Ale Berszewa też, nie? Mhm. Tylko, że Berszewa słynie z takiego pressingu, że jeżeli ja presuję bramkarza, to ja mogę sobie odciąć podanie, powiedzmy, nie wiem, do bocznego obrońcy, a czy tam do środkowego obrońcy. A tam było tak, że ja muszę presować na wprost. No i w momencie, kiedy ja presuję na wprost, jak on ma dwie opcje do zagrania, no to ja presuję na wprost, on zagrywa tam, ja biegnę tam, jak on zagrywa do środka. To było kompletnie, to nie miało prawa bytu. To działało, nie wiem, no nie wiem, nie będę teraz przytaczał i obrażał jakichś innych tam klubów, ale no ale wychodziliśmy na New York City, czy na Philadelphia Union i dostawaliśmy, wiesz, że łatwe to było do rozczytania. Mówiąc o tym pressingu, który ci nie pasował ze względu na to, że trzeba było aż tak intensywnie sprintować, że to nie jest tak, że nie byłeś przygotowany, bo zawsze robisz więcej. I wokół tego też słyszeliśmy już trochę historii, że w wielu aspektach to być może nawet przewyższa tych topowych zawodników w Polsce. I ciekawi jesteśmy, jak ten proces cały u ciebie wygląda, bo chyba tych, że tak powiem, wspomagaczy po drodze jest dużo, jeśli chodzi o różnego rodzaju aktywności. No robiłem za dużo, nie? Za dużo. Robiłem okay. za dużo, przede wszystkim robiłem za dużo siłownie. Mhm. To w Glasgow głównie, prawda? W Glasgow, ale w Nowym Jorku też ścisnąłem okay. tą siłownię. Żeby właśnie skłamać, chyba 84-85 kg miałem naczo. Naprawdę wyglądałem bardziej jak jakiś bokser czy zawodnik MMA niż piłkarz. I to też było spowodowane tym, że ja nie byłem w stanie dać, ja dawałem siebie 100%, ale nie byłem w stanie dać tyle, trener ode mnie wymagał, jeśli chodzi o właśnie bieganie. O aspekty motoryczne, ja byłem silny, szybki, ale nie byłem wytrzymały przez to, że byłem tak napakowany tym mięsem, że nie dałem rady po prostu biegać tak długo i tak szybko, jak on by ode mnie tego wymagał. Ale to sam sobie te siłownie narzuciłeś, konsultowałeś to z kimś, czy po prostu to był twój jakiś taki odruch na zasadzie, że no uwielbiasz ciężko pracować, podnosić ciężary? Nie, to ja chciałem. Ja chciałem, współpracowałem z Piotrkiem Kurkiem, z Gatuno, tak samo jak Puszka, tak samo jak Janek Bednarek. Naprawdę top, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne. Myślę, że lepszego w Polsce nie ma. Ale w pewnym momencie po prostu podziękowaliśmy sobie z racji tego, że ja już nie chciałem tej siłowni robić i tej siłowni nie robię i no i czuję się dużo lepiej. Teraz w ogóle nie robisz? W ogóle nie robię. W ogóle? W ogóle nie robię siłowni. Jest, no nie widać, że nie robię. No właśnie no, tak chciałem powiedzieć, ale, że no, chciałbym tak nie robić siłowni. Od momentu, kiedy przestałem robić siłownię, to teraz mam 81,5, nie? 81,5 kg na czczo, nie? Czyli no praktycznie 4 kilo zrzuciłem no mięsa, nie? Bo ja tam z tłuszczu raczej nie A jakiś funkcjonalny inny trening? Mobilizacja, taka yoga, taka jakieś wiesz, takie mobilizacyjne rzeczy, no bo ja byłem klocem, nie? Ja byłem klocem, ja potrafiłem biec szybko tak, ale jak już trzeba było się odwrócić, to już miałem problemy, ze zwrotnością? Nie? Były problemy ze zwrotnością. No i z pomocą przyszedł mi Petraszek, bo on też zmienił Poznań na Czechy. Tam jest taki Dominik Kodras. I on działa w połączeniu z takim Markus Schroyer, jeśli dobrze kojarzę, jeśli nie, to przepraszam, że przykręciłem. A to napisałeś do Tomasa, jeśli go zapytałeś? Czy... Tak, okay. tak. Zapytałem się po prostu, jak on odbiera tych chłopaków, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne. No i mówi, że nigdy nie miał do czynienia z lepszymi. No i faktycznie ja przeszedłem do nich, podziękowaliśmy sobie z Piotrkiem. I, no i poszedłem do nich i tam było bardziej, że... Stary, ty jesteś tak podpinany, jesteś tak, wiesz, mało mobilny, że musimy to z tobą zrobić. Nie? No ja tak naprawdę od dobre pół roku, nie robię praktycznie siłowni. Nie? Okay, wiesz, ale nad mobilnością pracujesz cały czas. Nad mobilnością, tak, nad takimi dynamicznymi aspektami, nad eksplozywnymi. Nad eksplozywnymi, tak. To cały czas gdzieś tam się przewija, no bo ja cały czas bazuję na tej szybkości, na tej
na tej, powiedzmy, tam gdzieś w zbiegnięciu za linię obrony, więc ja cały czas muszę mieć ten taki, to odejście na paru metrach. Co też jest, generalnie kłóci się jedno z drugim, bo teraz ja znowu wszedłem w taki okres, że ja nie chcę robić tej siłowni. No ale tamci znowu z tych Czech mówią mi, że no ja muszę zrobić ten jeden trening siłowy w tygodniu. No ale ja po prostu powiedziałem, że nie robię go, albo dostosowujemy to do moich potrzeb, albo po prostu robimy to mobilizację i tyle, nie? A czy regeneracja pomeczowa też ma jakiś specjalny charakter u Ciebie? Jak to wygląda? W tym aspekcie też do tego przykuwasz dużą wagę? Nie, jakoś nie zwracamy uwagi, jeśli chodzi o trening, za bardzo w tym aspekcie. Tam bardziej tam jakieś rolowanie, jakieś tam masaże, to jak każdy. Ale jeśli chodzi o trening jakiś taki na siłowni czy coś, no to tam ja bardziej się skupiam, jeśli chodzi o siłownię teraz nad górą, żeby po prostu ta góra była mocna. A te nogi no gdzieś tam zestaw dyskotekowy, zawsze sobie można zrobić, klata biceps, triceps. Tak. Dużo mówiłeś o tych zachowaniach Twoich na boisku, o zadaniach, jakie nakreślają Ci trenerzy, a Błażej Telichowski, z którym rozmawialiśmy o Tobie, wspominał też, jak Neil Lennon w Celticu przywitał Cię jako napastnika właśnie, że często zagrywał Ci takie piłki z voleja, z bliskiej odległości, które Ty miałeś gdzieś skleić, opanować, a przyjmowałeś je kolanami czy na uda. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Neil Lennon przede wszystkim przywitał mnie tak, że kłaniał mi się z okna, jak przyjechałem, jak wysiedliśmy z Magdziarzem i z Szymonem Pacanowskim, to tak mnie witał z okna. O kurde, jakby Messi przyjechał. A po trzech, no jakby nie wiadomo kto przyjechał, po trzech miesiącach siedziałem na trybunach, nie wiem, więc z tym przywitaniem to różnie bywa. A ty trenerze może chociaż 5 minut, żebym zagrał. To różnie to bywa z tymi przywitaniami, ale jeśli chodzi o treningi, to nigdy nie mogłem narzekać, jeśli chodzi o podejście indywidualne w Celticu. Były to treningi z Lennonem, może jeden, może maksymalnie dwa. Okay. Raczej z tym asystentem, jego teraz nie pamiętam, John Kennedy on się chyba nazywał. Też legenda Celticu, więc on tam prowadził te treningi indywidualne. I też było fajne to w tym Celticu, że tam jak chciałeś iść indywidualnie pracować, oni szli z Tobą i oni się nie martwili, czy Ty w sobotę będziesz zmęczony, czy Ty w niedzielę będziesz zmęczony, tylko oni szli z Tobą i Ty musiałeś mieć czutkę po prostu, czy Ty będziesz zmęczony, czy Ty nie będziesz zmęczony. I oni ufali Tobie, bo Ty tak naprawdę znasz najlepiej swoje ciało i Ty jesteś po prostu profesjonalistą i wiesz, czy będziesz gotowy, czy nie będziesz gotowy. No a w innych klubach, czy na przykład w Nowym Jorku, no to ja do tej pory mi, wiesz, nie odpisywali na SMS-y, czy wiesz, czy mogę przyjść jutro na trening, nie? Więc tam akurat było naprawdę to podejście super. Były takie treningi, gdzie no tam też lubi popadać sobie w Glasgow. Więc były takie właśnie treningi z voleja, czy były takie podesty, gdzie oni dawali mi pasy po ziemi, one mi jakoś tak podskakiwały dziwnie, albo tam z odwróceniem miałem wykończyć po prostu do bramki. No myślę, że tam zrobiłem największy postęp, mimo tego, że za dużo tam nie zagrałem, bo chyba tam 12 meczów łącznie, może tam z 200 minut zagrałem. To myślę, że tam się rozwinąłem najbardziej. Z racji tego, z jakimi zawodnikami miałem do czynienia na co dzień i jakie oni mieli do mnie podejście jako do zawodnika indywidualnie. Jeżeli ja o coś poprosiłem, coś zapytałem, to zawsze miałem wszystko wyłożone na tacy i zawsze to, co chciałem, to miałem. Bo jeszcze chciałem o jedną rzecz dopytać w kontekście tego przyjęcia, bo powiedziałeś i diagnozowałeś to jako swój słaby punkt na początku swojej przygody z Celticiem, ale też właśnie we wspomnianej rozmowie z kanałem sportowym mówiłeś, że twoim największym mankamentem to jest to przyjęcie piłki przed oddaniem strzału, być może to przyjęcie kierunkowe. Czy to się poprawiło i co robiłeś, żeby się to poprawiło? Dużo się poprawiło. Ba, naprawdę, ja pracuję tak naprawdę na tym codziennie. Codziennie 10-15 minut jestem przed treningiem. Jeżeli trener pozwoli, to zostaję po treningu. Jestem taki rebounder, o który ja sobie odbijam piłkę, przyjmuję sobie po prostu i ja czuję to w meczu. Nawet wczoraj w meczu czułem to po prostu, że jeżeli ja przyjmuję piłkę, no to gość mi przelatuje, jeżeli przyjmuję ją dobrze. I też zwróciłem sam na to uwagę, że jeżeli ja przyjmuję piłkę pierwszym kontaktem do boku, to żaden obrońca nie jest mnie w stanie złapać. I przede wszystkim z tym, jaki ja mam gaz, jeżeli ja na pierwszych metrach dobrze przyjmę piłkę, no to po prostu, no to nie wiem, tam jakieś tam już topowe jednostki mogą mnie złapać, nie? Ale pracowałem nad tym dużo. Teraz w tym okresie martwym też niestety nie mogę powiedzieć, z jakim trenerem pracowałem, bo to było takie incognito troszeczkę. Ale z polskim, tak? Ale z polskim trenerem, ale naprawdę myślę, że dzięki tej wiedzy, jaką uzyskałem od tego trenera, dzięki temu, jakie on mi swoje postrzeganie tego całego mojego biegania, mojego przyjęcia, mojego wykończenia dał, myślę, że naprawdę dało mi to takie świeże postrzeganie na to, że wszystko, co do tej pory robiłem, było dobre, okej,
ale, no ale gdzieś bez piłki biegałem strasznie słabo i te przyjęcia były ok, ale, ale nie były w tym kierunku, który umożliwiał mi później na przykład oddanie strzału. Czy chcesz mi powiedzieć, że miałeś wolny czas, byłeś w Polsce i spędziłeś ten czas na korepetycjach z polskim trenerem w kontekście twojego zachowania na boisku? Tak, ja ściągnąłem, przepraszam trenerze. Poprosiłem trenera, czy nie chciałby przyjechać do mojej miejscowości. Okay. Z racji tego, że my byliśmy na wakacjach, później miałem chrzest małego swojego, to nie chciałem po prostu gdzieś podróżować po Polsce. Zapytałem trenera, czy nie chciałby do mnie na tam 7-10 dni przyjechać, po prostu popracować. Trener, byli różni trenerzy, którzy mówili, że nie, wiesz, troszeczkę wybujałe ego albo po prostu nie chcieli przyjechać. A ten trener uważam, że to później wam powiem, jaki to jest trener. Czy to jest trener, który pracował w Jagiellonii kiedyś? Nie. Nie? Nie. Dobra, nie dążymy, żeby kropek ludzie nie połączyli. Tak, i to było tak, że on po prostu z buta powiedział, że jestem na to, nie? Że jestem na to, że w tym okresie, w jakim on się teraz znajduje, to jest idealny moment dla niego, że on chce ze mną pracować i że i przyjechał i to, w jaki sposób on to ogarnął logistycznie, w jaki sposób on te treningi zrobił, odprawy mi robił, pokazywał mi, jak biegam, jak nie powinienem teoretycznie biegać w polu karnym przede wszystkim, jak nie byłem, jak nieudolnie próbowałem zgubić obrońcę w polu karnym. Mhm. Czyli on musiał jeszcze wykonać dużo pracy pod kątem takiej analizy tych twoich występów. Mnóstwo. Niesamowite. Co prawda my byliśmy już uzgodnione, mieliśmy te nasze spotkanie chyba miesiąc wcześniej, więc miał na tyle dużo czasu, że mógł to zrobić, ale nie musiał tego robić. Nie? Ja tylko i wyłącznie to, co ja od niego chciałem, to co ja prosiłem, to był tylko i wyłącznie trening, nic więcej. A trener się tak przygotował, że czapki z głów. Czyli tak naprawdę możemy założyć, że teraz zobaczymy w tym sezonie najlepszą wersję Patryka Klimali od dłuższego czasu. Mam taką nadzieję, czuję się naprawdę super. Nie pamiętam kiedy ostatni raz się tak czułem. Myślę, że przed tą pandemią całą, która tam przyszła. No na pewno fizycznie jest to moja najlepsza dyspozycja. Też dwa sparingi, dwie bramki strzeliłem, więc ja w okresie przygotowawczym nigdy nie strzelałem bramek, nie? To też trzeba nadmienić. Zacząłem też pracować nad tym takim swoim spokojem, bo ja bardzo często miałem szybką grzałkę na boisku, wiesz. Ja miałem takie myśli na boisku, że jeżeli ja biegnę, to ty masz mi podać, nie? Ty byłeś arogantem. Byłem. Trochę. Byłem. Twoja pewność siebie spotykała się z tą arogancją bardzo. Oczywiście, że tak. I ja w pewnym momencie to zrozumiałem. I ja gdzieś jestem na pewno takim egoistą, że jeżeli ja wybiegam na tą piłkę, to ja oczekuję tego, że ty masz mi tą piłkę podać. I to było, gdzieś ja uważam, że to było ok, tylko ja powinienem to przekuwać w taki sposób, że ja powinienem to przekuwać w rozmowę, w takie jakieś delikatne po prostu gdzieś uwagi. A ja to przekuwałem w takie po prostu typowe piłkarskie nie wiesz, że no kurczę, biegnę, to mi zagraj tą piłkę, po co ja biegam, nie? Ja nie biegam po to, że lubię, tylko po prostu chcę strzelić bramkę. A mógłbyś po prostu komuś wytłumaczyć? No normalnie, po prostu po ludzku, tak naprawdę, no po koleżeńsku, bo tak uważam, że jesteśmy tak w szatni, po przyjaciółmi jesteśmy kolegami. No i teraz to tak funkcjonuje, tak? Też uważam, że trenera takiego, jakiego teraz mam, który pokazuje na odprawie, że jeżeli Patryk biegnie, to jest opcja, nie nakaz, tylko to jest opcja do zagrania. No ja widzę, że w następnym meczu oni traktują to właśnie jako ten taki przymus, że jeżeli ja biegnę, a trener pokazywał to parę razy wcześniej, no to on to po coś pokazuje, nie? I naprawdę mam na tyle inteligentny zespół, że ja nie biegam na darmo, nie? I widzę to teraz w sezonie przygotowawczym. Już graliśmy tam 3 sparingi chyba. Ja miałem bardzo dużo sytuacji, nawet takich, gdzie dośrodkowałem, bo ja nie wybiegam zawsze gdzieś w pole karne, tylko też zbiegam do boku gdzieś po prostu, jeżeli gram na dwóch napastników, ja próbuję tą piłkę dośrodkować. Bardzo dużo zbiegam na te piłki prostopadłe i też oczekuję tego, że ja bym chciał dostawać te piłki. I te piłki teraz dostaję. Bardzo inteligentnych, bardzo mądrych zawodników mi ściągnęli tutaj, nam ściągnęli do zespołu. Między innymi Chris Peterson z Düsseldorfu bodajże. Tak, chyba, to jest kolega Kuby Piotrowskiego. Tak, tak, tam rozmawialiśmy z Kasznym wczoraj, na FaceTime rozmawialiśmy. No mega piłkarz, nie? Mega piłkarz, wiesz, śmiałem się do niego, że coś musi być z nim nie tak, wiesz, jak on był w Liverpoolu, teraz przyjechał do nas, do Izraela. Ale naprawdę super, mega, mega profesjonalista i przede wszystkim gra tak, jak ja uważam, że gra się na najwyższym poziomie, że jeżeli ty widzisz, że ktoś biegnie, ty mu po prostu zagrywasz piłkę i w drugą stronę działa to tak samo, że on też oczekuje tej piłki, jeżeli on dziś wybiega.
i uważam, że taką jakość, jaką mamy w zespole, myślę, że jestem w stanie powiedzieć, że to jest jakość taka równająca się z Celticiem. Nie? A ciekaw jestem, na ile oczywiście możesz zdradzić kulisy tego, tej analizy twojej z trenerem, którego nazwiska nie wolno wymawiać, no bo zyskałeś dodatkową świadomość, kiedy poszedłeś do Celticu, na pewno się rozwinąłeś, kiedy poszedłeś do Nowego Jorku. To co jeszcze można było zauważyć takiego, czego ty wcześniej nie wiedziałeś lub nie widziałeś? Przede wszystkim taka gra z obrońcą. Moment, w którym ja wybiegałem, bo to, że ja wybiegnę ci na piłkę prostopadłą, to się nie pokrywa z tym, że ja to robię dobrze, bo jeżeli ja wybiegnę na piłkę prostopadłą, a zrobię to w zupełnie złym momencie, zupełnie mój timing jest karygodny w niektórych sytuacjach, jakie trener mi pokazywał, no to czasami ja się grzałem, że nie dostaję tej piłki. No ale trener mówi, no zobacz, jak ty wybiegasz mi 2-3 sekundy za szybko i ten obrońca cię już widzi, on nawet z tobą nie biegnie, no to ty jesteś na spalonym, nawet on ci nie zagrywa piłki. I przede wszystkim ten timing i moment, w którym ja mogę zgubić tego obrońcę, pomysł, w jaki ja mogę zgubić tego obrońcę, bo nie wiem, czy wszyscy zdają sobie, czy ktokolwiek zdaje sobie z tego sprawę, ale ja osobiście rzadko albo chyba nigdy nie miałem takiego trenera, który by ze mną siadł i powiedział, słuchaj Patryk, w polu karnym ty musisz biegać tak i tak, musisz zgubić obrońcę tak i tak, a jak idzie piłka z prawej strony, to nie wiem, biegnij na długi słupek, zetnij na pierwszy słupek. A gdzieś mi się to po prostu, ja to wiem, ale gdzieś mi się to tak zatarło, że biegałem zawsze na wprost, nie? Że jak biegłem po linii prostej, tak się nie zatrzymywałem i liczyłem na to, że ta piłka do mnie wpadnie, do mnie przyjdzie, a tak się nie działo. I trener mi pokazywał, że bardzo często ja wykonywałem ruchy godne tam zawodnika U14, U15, nie? I które po prostu były nie do zaakceptowania, nie miało to prawo bytu, nie miało tak, to poważny jakiś pomocnik mógłby mieć do siebie pretensje. To jest jakieś zaniedbanie polskiego systemu szkolenia, bo też słyszałem, że na przykład nie wiem, Łukasz Zwoliński czy Kamil Wilczek, oni sami pracowali z grupą Deduktor na przykład, która pokazała im pewne zachowania dla napastnika, które wykorzystywali później grając na poziomie ekstraklasy. Rzeczywiście u nas brakuje takiej indywidualizacji w pracy z młodymi chociażby napastnikami. Chociaż ty też później zostałeś napastnikiem. Jeśli można mieć do ciebie jakiś zarzut właśnie w ostatnim czasie, to jest brak skuteczności. Jak ty to tłumaczysz? Jeśli chodzi o Red Bull. Jeśli chodzi o Red Bull, ale też Berkszewie, nawet ostatnie miesiące w Berkszewie 15 tak? meczów czy 12 meczów, 3 gole. 3 gole. To pewnie też nie jest wynik marzeń dla ciebie, tak? No pewnie, że tak. Tylko, że teraz ja oczywiście się nie tłumaczę. Ja strzeliłem 3 bramki i tak naprawdę i tylko tyle się liczy. Tak naprawdę i wiem, że wszyscy dookoła widzą tylko i wyłącznie liczby. Tylko nikt nie wie, że miałem tak stłuczoną piętę, że po prostu nie mogłem stanąć na nodze. Na początku mikrourazy od razu chyba tak, się przytrafiłem. W pierwszy gdzieś popełniliśmy błąd na samym początku, bo ja naprawdę czułem się super. Ja przyjechałem z okresu przygotowawczego z Red Bulla, gdzie oni też dali mi na samym końcu opcję, że ja mogę zostać, mogą mnie wypożyczyć, a mogę odejść. Ja zdecydowałem, że chcę odejść i oni zaakceptowali to, uszanowali to i po prostu ściągnęli tam nowego napastnika, ja odszedłem. Czułem się super. Tylko, że na drugi dzień po tam 11 czy 12 godzinach lotu ja rozwaliłem sobie przewodziciele i miałem przewodziciele, pojechałem do doktora Pydy, miałem przewodziciele naderwane na 4,5 cm i 4, jeden i drugi i nie byłem w stanie po prostu biegać, nie byłem w stanie uderzyć piłki, za każdym razem jak był jakiś kontakt to ja odpuszczałem i bardzo dużo razy była taka sytuacja, gdzie ja wiedziałem, że piłka gdzieś spadnie, ale po prostu nie byłem w stanie gdzieś do niej dobiec. Później wyprowadził mnie doktor Pyda z tych moich urazów i zacząłem gdzieś łapać ten rytm, bo no nie oszukujmy się, no dużo grałem, nie? Jak przyszedłem do tej Berszewy, to grałem praktycznie cały czas, nawet z tymi urazami. I no i w pierwszym meczu zaraz jak naprawiłem sobie te przewodziciele, wylądowałem poza boiskiem na piętę, stukłem sobie tak piętę, że nie mogłem buta wsadzić, miałem całą nogę fioletową i tak naprawdę każdy kontakt mojej lewej nogi z podłożem powodował takie spięcie, taki tak jakby elektryczny prąd w mojej nodze, że mnie po prostu zginało za każdym razem, nie byłem w stanie biegać. No ale też mimo tego grałem gdzieś na jakichś blokadach, na jakichś przeciwbólowych i to też nie dawało mi takiego komfortu po prostu grania, co nie zmienia faktu, że na koniec strzeliłem po prostu 3 bramki, tylko to się liczy, nie? Ale właśnie przychodzisz do Berszewy, pierwsza noc de facto i od razu niemiła niespodzianka. Nie przestraszyłeś się na tyle, że nie chciałeś zrezygnować z tego kontraktu? Możesz opowiedzieć też, co się wydarzyło. Tak, no generalnie to był chyba drugi czy trzeci dzień, ja już byłem ogłoszony.
No ja mówię zawsze dookoła wszystkim to, co ja uważam szczerze na temat tej sytuacji. Ja uważam, że ta sytuacja była jakoś zaplanowana od samego początku, bo nikt nie wiedział, gdzie ja mieszkałem. Nawet nie wiem, czy trener wiedział, czy zawodnicy jacykolwiek wiedzieli, gdzie ja mieszkam. Nie wyszło to na pewno od nikogo, bo wiedział tylko to dyrektor sportowy i kierownik nasz, więc tak naprawdę na zewnątrz to nie wyszło. Po prostu może ktoś mnie zauważył gdzieś na mieście, może byłeś obserwowany, może ktoś mnie poobserwował. No i to była chyba z drugiej, to był chyba z torku na środę, jakoś tak mniej więcej to było. No i usłyszałem taki potężny huk, tak jakby w domu, poza domem, tak. No ale ja mam tak bardzo często, że ja coś słyszę, bo ja śpię z otwartymi oknami zawsze, że ja słyszę coś z zewnątrz bardzo często. No i mówię, nie, no znowu coś usłyszałem, nie? No ale usłyszałem taki, jest charakterystyczny dźwięk, jak otwierasz drzwi balkonowe. No to już nie jest dźwięk z zewnątrz, nie? I było to był taki moment, że oczywiście no byłem zesrany, nie? No umówmy się, no byłem zesrany potężnie. Ale też nie na tyle zesrany, żeby nie zareagować. I to był taki moment, gdzie ja 2 godziny przed ciąłem tam chyba sznurówki czy coś takiego. No i ja wiedziałem, że już ktoś jest, nie? Ja zabrałem za nóż, otworzyłem te drzwi od swojego, tam miałem, nie wiem ile, może 10 metrów, miałem z 15 do tego chłopaka, bo to był naprawdę bardzo duży dom, dostałem na początku, na te parę dni. I ja tego samego poranka, kiedy on mnie tam naszedł, to ja tego samego poranka się wyprowadzałem stamtąd, nie? Więc no myślę, że tego już nie wiedział, nie? Bo to już by było za grube, nie? Żeby on to wiedział. Ale wyszedłem. No i po prostu zobaczyłem gościa, wiesz, całego na czarno, rękawiczki, komiarka, wszystko, wiesz, był przygotowany, nie? I no i po prostu krzyknąłem, on się odwrócił, jeszcze sobie coś tam wrzucił, no i w długą, nie? No ja za dużo się zastanawiałem, no i wydarłem za nim po prostu, nie? Tylko że ja wydarłem na ślepo, wiesz, ja trochę już kumałem tą chatę, wiedziałem co jak, tam wiedziałem, gdzie tam, powiedzmy, jest, nie wiem, ten basen, który tam był przy chacie, wiedziałem, gdzie są krzesła, wiedziałem, gdzie jest tam grill obok. No i wydarłem na wprost po prostu tak, jak widziałem. Tylko że jak ja wydarłem, no to ja nie wiedziałem, że on porozpierdalał tam krzesła, nie? I wiesz, jak ja wydarłem, no to nadepnąłem na pierwsze krzesło, na drugie tak jakby na siedzisko, wdepnąłem nogą i rozwaliłem to krzesło, tak jakby, że noga mi po prostu wpadła w ten plastik. Wyciągnąłem tą nogę, wyszedłem na ulicę, no oczywiście już nikogo nie było. No i tak, i wtedy do mnie dotarło, co się dzieje, nie? Po pierwsze, dotarło do mnie, co się dzieje, i ten taki, ta taka adrenalina i chęć złapania tego gościa przemieniła się w to, że ja po prostu byłem zesrany. Nie? Ja nie chciałem tam być, a ja dzwoniłem do Madziego, a druga rzecz była taka, że ja śpię na waleta. Nie? Ja wiesz, w Berszewiesie, wiesz, otrząsnąłem na ulicy, wiesz, z nożem w ręku na waleta, wiesz, na środku, obgazek, na środku ulicy, nie? Więc no, ktoś, kto mnie widział, to było ciekawe, nie? W ostatnich miesiącach, tak na dobrą sprawę, czy w ostatnim czasie najgłośniej o Patryku Klimali było przy okazji pewnego niefortunnego incydentu podczas meczu. I ciekaw jestem twojej perspektywy i kulisów całej tej sytuacji, bo zapewne wiesz, o co pytam. A, okej, tak nie załapałem na początku, tak. Wiesz co, to jest generalnie też kwintesencja naszej polskiej mentalności, bo było głośno tutaj u nas. Aha. Tam nie było nic. Bo to w Izraelu to było tak, że po meczu, jak ja zszedłem, strzeliłem tą bramkę, zrobiłem tam to, co zrobiłem. Po prostu niefortunny gest, który został odebrany jako gest, który został odebrany tak, a nie inaczej, a że to było tam i święto niepodległości, no to było troszeczkę... Tak, rzeczywiście niefortunny. To był bardzo niefortunny i wiesz, w tym momencie, jeżeli ja... Mówiłeś o złym timingu, to wiesz, tak. Czasem... I w tym momencie, wiesz, jeżeli ja wykonuję taki gest w takim miejscu, w tym momencie, kiedy oni mają jakieś swoje święto, to mogło tak zostać odebrane, nie? Bo wiesz, bo też teraz, wiesz, jeżeli ja bym tak teraz zrobił, to pewnie by tak nie zostało to odebrane. Ale to był tam chyba dzień albo dzień przed Świętem Niepodległości, że oni tak naprawdę to celebrowali, naprawdę, wiesz, oni są naprawdę bardzo religijni. I no ja wykonałem ten niefortunny gest i to było na takiej zasadzie, że to było bardziej podziękowanie do nich, że ja się poklepałem w pierś i ja nie chciałem tej ręki podnieść, ale oni w tym samym momencie zaczęli śpiewać Patryk, Patryk, wiesz, i tam zaczęli mnie po prostu tam jakoś wspierać. Generalnie był mega gorąco, mega upał był, to był potężnie ciężki mecz. Wygraliśmy ten mecz chyba ostatecznie 2-1. No ja podniosłem tą rękę, nie? No i wiesz, jeżeli oglądałeś to wideo, mogłeś sobie zatrzymać ten filmik i wiesz, i mogłeś sobie skojarzyć z czymś takim, ale jeżeli zrobiłeś sobie stopklatkę,
no to, to wyglądało tak, nie? Wiesz, że ja gdzieś tam zahajlowałem i to mogło tak wyglądać, nie? Tyle, że ja napisałem do naszego dyrektora sportowego, co bym chciał napisać na social mediach swoich i po prostu sprostować, żeby on mi to dał na hebrajski, bo oni... Bo to od razu po meczu widziałeś, że jest afera? Od razu, ale to, jak właśnie, ta afera się urodziła w Polsce w pierwszej kolejności, czy nie? Nie, jakiś człowiek z Izraela napisał, że okay. Czy mi się tylko wydaje, okay. Czy to są moje takie personalne spostrzeżenia tego, że Patryk po prostu wykonał dziwny gest. Mhm. No i to podobała Polska, tam nie wiem nawet kto, bo nie interesowałem się za to bardzo. A to już poszło? Poszło, wiesz. I tam dostawałem różne wiadomości, że tam ty kurwa faszystowska i tak dalej, więc generalnie spływało to po mnie strasznie, nie? No bo wiedziałeś, że nie taka była twoja intencja. Wiedziałem, że taka nie, taka nie była moja intencja, ale co było najważniejsze dla mnie, to to, że ci ludzie tam godzinę, wiesz, ja też dostawałem o nich wiadomości różne, nie? Ale w momencie, jak dałem wyjaśnienie, to było zero wiadomości. Nie dostałem ani jednej wiadomości, plus jak dodałem post, bo stwierdziłem, że Instastory to może być tam, wiesz, nie za dużo, może ktoś mnie nie obserwuje, wiesz, w ten dzień akurat. Może jutro będzie sobie, wiesz, chciał zobaczyć, kto to jest ten Klimala, co tam, wiesz, co zahajlował. No to wrzuciłem ten post i wiesz, i po prostu też byłem ciekawy odbioru tego postu, nie? To był taki pierwszy post, gdzie wiesz, gdzie mi się ręka zatrzęsła, czy dać opublikuj, czy nie, nie? No ale dałem opublikuj, nie było ani jednego negatywnego komentarza. Po angielsku, po hebrajsku, tam wiesz, jakieś tam dzieciaki mi jechały, Polacy, wiesz, jakie tam jechali ze mną, wiesz, to tam paru chłopakom odpisałem, wiesz, że po prostu tam pokazali mamy, co wypisują na Instagramie i tyle, nie? Bo ale nie mam... to, co Christian Bieli ostatnio. Nie, ale powiem ci, wiesz, że to są właśnie takie sytuacje, w których oczywiście my jesteśmy tymi sportowcami i... Ale tylko, też jesteś człowiekiem, prawda? Też jesteś człowiekiem i od nas czasami się wymaga czegoś takiego, że ktoś ci coś powie, ktoś cię, wiesz, pociśnie w jakimś stopniu, wiesz, obrazi, a ty nie możesz zareagować. To jest mniej więcej taki mechanizm, że ktoś ci powie, ty tak. A ty mu powiesz, o, to ty jesteś on mówi, dlaczego mnie obrażasz? Tak. Że on może powiedzieć, że ty go obrażasz, tak. Ty nie. I wtedy ktoś tam sobie nagrywa, nie? Że o, afera z z Christianem Bielikiem, nie? No ja osobiście, jak to zobaczyłem, mówię, no szacun, nie? Wiesz, jak to zobaczyłem, to mówię, no piękna riposta, nie? I wiesz, ja sobie tak zastanawiałem teraz, czy ten gościu i to ogólnie, czy to było okej, czy nie było okej, wiesz, tam ja osobiście, z całym szacunkiem do Christiana, jak tam się trochę znamy, ja uważam, że jeżeli PR-owo to by tak daleko nie poszło, Christian by po prostu nie przeprosił, nie? Wydaje mi się, że po prostu gdzieś to wypadało przeprosić, niż po prostu on chciał przeprosić. Oczywiście, nie? Reakcja zawsze tak. Wymusza przeprosić. Uważam, że po prostu on musiał przeprosić, niż bardziej chciał. Mhm. I ja wiesz, ja nie wiem, czy ja bym przeprosił, nie? Bo jak już takie wiesz, tam wiadomości, tam jakiś ogórku, wiesz, on, żeby on coś napisał jeszcze, wiesz, jakiś post dodał, wiesz, jakiś mega dziwny i kibice mogliby się oburzyć, no on tam chyba La Zabawa skomentował, czy coś takiego, chyba Grosikowi, czy Kamilowi Glikowi. Oni tam razem byli na zdjęciu. Tak, i wiesz, i ktoś tam do niego pisze, że wiesz, że coś La tam... La Zabawę to z wami mieli, nie? Tak, no to wiesz, no to ja uważam, że to było piękne, nie? Ja ogólnie, nie wiem, jak to zostanie odebrane, ale ja to propsuję, nie? Ja uważam, że takie rzeczy, może niekoniecznie w taki sposób, a wiesz, taki sposób też jest spoko, nie? Ale no ja uważam, że ten gość już nie napisze drugi raz, wiesz, do reprezentanta Polski, bo wiesz, do mnie jak piszą, to wiesz, to jest okej, okay, nie? Mi to wiesz, gdzieś tam... No właśnie spływa po tobie, czy masz raczej krótki ląd i od razu się grzejesz? Że... Spływa po mnie raczej, okay. Nie? Teraz już po mnie spływa, ale wiesz, no... Jak... Co innego jest, jak wiesz, jak moi tam gdzieś powiedzmy obserwatorzy, czy tam fani, jakkolwiek ich tam nie nazwać, tych, co mnie wspierają, to jest... Zupełnie co innego, zupełnie inny kaliber, nie? Ja jestem zupełnie, wiesz, na innym poziomie rozpoznawalności, na innym poziomie takiej persony, że tak powiem, w polskiej piłce nożnej, niż Christian Bielik, nie? No Christian Bielik jest no grubą rybą, a ja dopiero gdzieś tam chcę być tą grubą rybą, więc wiesz, jeżeli ktoś mu, wiesz, rzuca takie rzeczy, wiesz, to, no, to go podłapie jeden, drugi, trzeci, czwarty, no i zaraz będą mówić, że wiesz, że Christian Bielik jest ogórkiem, nie? No, mów mi się, że jest kotem, nie? Więc ja uważam, że takie riposty czasami są potrzebne, nie? Ale zdarzyło ci się wejść w taką polemikę? Wiesz co? Z niesfornym kibicem? Były takie sytuacje, w których gdzie po meczu byłem umówiony z moją żoną w kawiarni obok stadionu,
I, no i wychodzę i wiesz, i gościu do mnie w prywatnych ciuchach, i gościu mówi do mnie, jak tam mecz, fajnie chłopaki grali ten. Ja tak patrzę na niego, wiesz, czy on mówi poważnie do mnie, nie? Myślałem, że wiesz, że gość sobie robi ze mnie jaja, nie? Red Bulla, koszulka ten. No ja tak i gadam z nim, mówię, no, no fajnie, nie? Fajnie nam graliśmy, ten, wszystko było okej. Okay. A on tak mówi do mnie, ty, ten Klimala mówi, no strzelił tą bramkę, ale mówię, no tak średnio, nie? Ty, ja patrzę, on koszulkę moją ma, nie? Mówię, co jest grane, wiesz, on nie wie, z kim on rozmawia, nie? Ja, i to jest kolejna taka, wiesz, sytuacja, w której, która pokazuje mi, że ten futbol nie jest taki, wiesz, wcale... Jest inaczej postrzegany. Taki, no gość miał moją koszulkę, wiesz, pyta się mnie, jak mecz, wiesz, wszystko ten. I na końcu mówi, no strzelił bramkę, mówi, ale tu piłki tracił, tu to, wiesz. I, no i wiesz, ja tam nie wyprowadzałem go z błędu, po prostu pociągnąłem tą konwersację jeszcze tam dwie ulice dalej, wiesz, i życzyłem mu tam jego wieczoru i tam rozeszliśmy się, ale... Ciekawe, czy no, on się zorientował w którymś momencie. Myślę, że nie. Są jeszcze dwa nazwiska, o które chciałem się zapytać. Przede wszystkim Maor Melikson, bo myślę, że doskonale go kibice w Polsce pytają. Jest asystentem trenera Bardy w HPL-u. Wchodzi właśnie do gier. Jak on wygląda? Także piłkarsko wchodzi właśnie w gierki i jeszcze pokazuje swoją błyskotliwą technikę? Wchodzi w gierki, rzadko wchodzi w te gierki, tak powiedzmy, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, jeżeli tam brakuje nam takiego człowieka, który tam powiedzmy gdzieś tam zaklei tą dziurę, no bo nie walczy o skład, więc on tam nie musi dawać, wiesz, się wszystko, tylko po prostu zakleja, gdzie trzeba. No ale widać, że jest piłkarzem, nie, wiesz, czy nawet w dziadka gramy, to tą technikę taką widać, czy... Ale nawet nie tylko Meli, tylko... Trener pierwszy nawet, nie? No wiesz, to też jaką wchodzi, były dobry piłkarz. Jaką wchodzi, to wiesz, to widać, że oni we dwoje nie byli, nie są, bo są legendami, wiesz, no nie, jak my mamy taki rytuał, kibice mają taki rytuał, że każdego zawodnika z pierwszej jedenastki wywołują przed meczem i podbiegamy do szesnastki, twoje nazwisko wykrzykują, no to on jest generalnie zawodnikiem, trenerem, którego nazwisko jest najgłośniej krzyczane, wiesz, na całym stadionie, nie? I... No widać to, że byli piłkarzami, nie? Widać naprawdę, że jeden i drugi mieli naprawdę takie potężne umiejętności, że nie z przypadku gdzieś tam grali, nie? A czy w Berszawie mówią coś jeszcze o Josue? Wspominają go tutaj w klubie? Chyba tak. Chyba nie uciekniesz. Rozmawialiśmy gdzieś, nie? O Josue gdzieś. Rozmawialiśmy, wiesz, tam gdzieś... historie jakieś tam, jakiekolwiek bym nie słyszał, to słyszałem gdzieś, wiesz, rozmawialiśmy. Ugotowało cię to pytanie. I no generalnie ja słyszałem, że dobry piłkarz i no i że ma fajne piłki prostopadłe, nie? No i na tym musimy, na tym przestać. Na tym musimy uciąć. No. Ale uważasz też, że Izrael to może być dobra trampolina do tego, żeby wrócić do mocniejszych lig tutaj na kontynencie? Berszewa nie była topowym klubem, jaki ja miałem do wyboru. Ale jeśli chodzi pod kątem takiego rozwinięcia się, nastrzelania bramek i wypromowania swojej osoby, plus to, jakich mam trenerów i zawodników jakościowych dookoła siebie i w jakiej lidze się znajduję, no to... Całościowo się to spinało. Całościowo się to tak spinało i myślę, że no... Wiesz, no jeżeli ja tam mam do stycznia kontrakt, plus 2,5 roku, więc zobaczymy, czy ten kontrakt zostanie przedłużony. Oni muszą podjąć decyzję i ty musisz podjąć decyzję, tak? Czy oni, oni. Okay. To jest ze strony klubu, więc jeżeli nawet ja bym nie chciał, oni chcą, no to oni mają pierwszeństwo tego, więc ja nie mam tam za bardzo nic do powiedzenia. Ale no, jeżeli wiesz, ja teraz nie będę strzelał bramek już, nie? No to następnym razem spotkamy się na Łazienkowskiej albo na Bułgarskiej w futraku i będziemy rozmawiać, jak to się wydarzyło, że wiesz, że trafiłem z powrotem do Polski. Czego oczywiście sobie nie życzę i myślę, że tak nie będzie w najbliższych paru latach, bo widzę, jak to wszystko się zaczyna zazębiać, tak jak się nie zazębiało przede wszystkim w mojej głowie. I bo cały czas ja uważam, że mam umiejętności na tyle dobre, na tyle wysokie, że mogę grać w tych europejskich drużynach, tylko gdzieś mi głowa po prostu nie dojeżdżała. I przede wszystkim pewność, jaką ja miałem, to była pewność taka spowodowana takim trochę sztucznym pompowaniem samego siebie, że jak gdzieś wszyscy mówili zawsze o Klimala, to jest taki kurwa z jajem, wieś i tak dalej. Troszeczkę grałeś kozaka. I to znaczy kozakiem jestem, nie? Tylko że za dużo go grałem po prostu, nie? Że wiesz, że ja byłem tym kozakiem, tylko po prostu nie było potrzebne, żebym ja to pokazywał wszem i wobec, nie? Że jeżeli ty przyszedłeś do mnie, mówiłeś do mnie, że ja jestem kozak, no to
to ja to przyjmowałem do siebie, ja to teraz, jeżeli byś mi to powiedział, to ja to wiem i po prostu jest okej, nie? Ale ja chodziłem i mówiłem, że jestem kozak, no i wiesz, i później jak ja nie strzelałem tych bramek, no to gdzieś to, wiesz, to takie poczucie własnej wartości gdzieś się obniżało troszeczkę. Chodziliśmy, przyszli, kozak, gdzie jesteś? Coś bardziej ja tego szukałem, nie? Wiesz, gdzie ten kozak jest, nie? W takich ciężkich momentach i... No i to było takie niepotrzebne, nie? To było takie... Ja uważam, że ja prowadziłem taką samodestrukcję, wiesz, okay, samego siebie, nie? Że nikt ode mnie nie wymagał tak dużo, jak ja sam od ciebie. No i gdzieś w pewnym momencie to się po prostu na tyle nie zazębiało i... ja sam przeceniłem swoje możliwości, no bo jak możesz dać na przykład sobie cel 25 bramek, skoro strzeliłeś 9 najwięcej, wiesz, no to nie możesz, wiesz, nie wiem, dać 10, 15, wiesz, albo to... daj taki sam sezon, nie? A ja naprawdę poleciałem z grubej rury, no i troszeczkę za grubo poleciałem i no i gdzieś mnie to przerosło w pewnym momencie, plus nie miałem nikogo takiego, wiesz, kto by mi powiedział, Patryk, musisz do tego podejść na chłodno, na spokojnie, wiesz, nawet jak dałeś sobie taki gruby cel, troszeczkę zbyt dużą fantazją, no to musisz do tego podejść na spokojnie, wiesz, jeżeli ten cel nie zostanie spełniony, to wszystko jest okej. Uważam, że takie najprostsze rzeczy bardzo mi pouciekały i przede wszystkim niekonsekwencja w takich codziennych założeniach, takich, wiesz, że miałem coś robić, gdzieś się spóźniałem, gdzieś coś odwoływałem i tak dalej, to były takie bardzo małe takie, powiedzmy, takie porażki, które wpływały destrukcyjnie na całość. Strasznie, no, naprawdę wpływało to potężnie. No i koniec końców, no jestem teraz w Berszewie i uważam, że to jest miejsce, którego ja szukałem, do którego chciałem trafić. I no już teraz rozumiem, dlaczego Fabryka Futbolu tak mocno o to walczyła, bo były też kluby, jakbyśmy się wstrzymali troszeczkę, moglibyśmy teoretycznie trafić do bardziej prestiżowego klubu. Nie chcę mówić, czy lepszy, czy gorszy, bardziej prestiżowy, ale chcieliśmy po prostu już podjąć taką decyzję, że jeżeli ja teraz nie zacznę strzelać bramek w rok, półtora, no to jest po prostu problem już we mnie, nie? I no i tyle, nie? I po prostu trafiliśmy tutaj. Ja uważam, że to jest super miejsce, do którego mogłem trafić. Przede wszystkim jest to klub, który ma bardzo dużą presję na wynik. Jest prosty cel, mamy wejść do ligi, do fazy grupowej Ligi Konferencji. Mamy... Razem z naszym partnerem Pyszne.pl w Lidze Konferencji Europy. Tak. Musimy zawsze wspomnieć i podziękować, bo się szykują też wyjazdy, być może na Ligę Konferencji Europy też. Nie bardziej. Więc no tak to wygląda teraz. No tak, to życzymy Ci, żeby ten sezon był rzeczywiście przełomowy dla Ciebie, żeby szło jak spłatka i żeby ta dwucyfrówka, już nie mówię dokładnej liczby, dokładnie, ale żeby chociaż była klimali. Dwucyfrówka, nie wiem, może troszeczkę nawet więcej, żeby naprawdę wszystko Ci się układało po Twojej myśli. Dzięki serdecznie, Patryk. Dziękuję ślicznie. Widzę te futraku. Dziękuję bardzo.